Zatem, moi drodzy, rozpoczynamy kolejne wydarzenie dzisiejszego dnia. Bardzo proszę. Zapraszam Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, na scenę. Witam po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że warsztaty, które były wczoraj, są świetnie oceniane, również kolejne dyskusje na te najważniejsze tematy, ale od samego początku mówiliśmy o tym, że Kampus Polska Przyszłości ma otwartą formułę. Bardzo się cieszę, że udawało nam się na kolejne edycje kampusu zapraszać polityków z bardzo różnych stron, demokratycznej strony opozycji, bo to jest bardzo ważne, żeby ta debata była jak najbardziej otwarta, żeby pojawiali się tutaj na tej scenie ludzie, którzy mają różne poglądy, chociaż bardzo dużo nas łączy i na tym się powinniśmy skupiać, bo jeżeli rozmawiamy o tych najważniejszych wyzwaniach, które przed nami, to w kwestiach dotyczących walki z ociepleniem klimatycznym, o tym, że dzisiaj problem inflacji czy drożyzny jest tak bardzo istotny, o tym, o czym sami mówiliście, zadawaliście pytania tutaj podczas debat o kwestii związanych z edukacją, z psychiatrią. Właściwie we wszystkich tych istotnych tematach mamy bardzo podobne poglądy, chociaż nie zawsze się ze sobą zgadzamy. I bardzo się cieszę, że zaproszenie na kampus przyjęła Lewica i przed Państwem szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zapraszam. Brawa. Też podczas spotkań bardzo często na poprzednich kampusach padało pytanie o polityczki polityków Lewicy. Część z nich przewijała się na kampusie, no ale mamy wreszcie szefa klubu parlamentarnego. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. To ja się cieszę, Rafale, że nas zaprosiłeś, że możemy tutaj być i miał z nami być Włodek Szarzasty. Jest chory, więc go z Rafałem pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Zdrowia życzymy, ale przede wszystkim dziękuję, że możemy rozmawiać o otwartej Polsce u ciebie, w Sosnowcu, może nie w mieście, którym rządzisz, ale w mieście, które dzisiaj zaczarowałeś sobą. Tak jest i mamy pana prezydenta też. Jest pan prezydent. Jest z nami Arek Chęciński, wielkie brawa dla prezydenta. To nie oznacza, Arek, że Rafał zajmie swoje miejsce. Drodzy Państwo, też były zawsze pytania o to, jakie poglądy reprezentujecie. Ja zawsze o tym mówię, że bardzo różne i że przede wszystkim tutaj nie ma tylko i wyłącznie ludzi o poglądach z jednej strony sceny politycznej. Wiem, że jest mnóstwo, bo to z naszych rozmów wynika, ludzi o poglądach zdecydowanie lewicowych, więc myślę, że ta rozmowa będzie bardzo, bardzo ciekawa. Krzysztof, zostawiam ci scenę. Dziękuję ci pięknie. Mam nadzieję, że ja też trochę tutaj poczaruję. Moi drodzy, dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się, że jesteśmy w składzie, który jest młodością polskiej polityki. Odczułem to, jak już dzisiaj wchodziłem tutaj do pomieszczeń kampusowych. Miałem rozpocząć o państwie społecznym, socjalnym, otwartym, europejskim, ale jak tylko wchodziłem, spotkałem dwie koleżanki. Jedną z młodzieżówki Platformy, drugą Lewicy i obydwie powiedziały do mnie to samo. Dlaczego w ogóle nie mówicie, dlaczego głosowaliście w sprawach dotyczących rozdziału państwa od Kościoła? Dlaczego ten temat zniknął? Co się stało? I tak pomyślałem, że może ja powinienem zacząć od tego, wytłumaczyć, czym jest rozdział państwa od Kościoła, jak myśli o tym Lewica, gdzie jesteśmy, bo przecież nie tak dawno, 2 tygodnie temu głosowaliśmy w Sejmie i Lewica odważnie głosowała przeciwko temu, żeby wprowadzać w Sejmie ustawy i uchwały, które naruszają ten krajobraz rozdziału państwa od Kościoła. Dlaczego głosowaliśmy tak, a nie inaczej? Bo w ogóle to Prawo i Sprawiedliwość postanowiło włączyć w polską kampanię wyborczą Kościół, postanowiło włączyć Jana Pawła II, postanowiło doprowadzić do sytuacji, w której rozdział państwa od Kościoła przestaje być rozdziałem, staje się jednością. A o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że był reportaż wielkiej stacji telewizyjnej, który pokazywał, że były jakieś ofiary, ludzi, którzy nie powinni nigdy mieć nic wspólnego z normalnym życiem. No i ten rozdział państwa od Kościoła na czym polega? No na tym, że
W polskim parlamencie nikt nie powinien nikomu nakazywać, żadnym telewizjom, że ktoś albo coś będzie puszczane, albo będzie pokazywane. I dlatego lewica głosowała przeciwko takim ustawom, takim uchwałom, bo nie zgadzamy się na to, żeby Sejm nakazywał coś komuś, nawet jeżeli chodzi o ważne sprawy. Nie zgadzamy się również na to, żeby nie mówić o ofiarach, a w tej uchwale o Janie Pawle II nie było słowa o ofiarach. Nie zgadzamy się również na to, żeby zgadzać się na to, żeby księża mieli odpust w sprawach takich jak pedofilia. To jest dla nas rozdział państwa od Kościoła, ale nie tylko, bo rozdział państwa od Kościoła jest czymś, co jest głęboko w naszym lewicowym DNA, w sercu naszego lewicowego DNA. Bo tu nie chodzi o to, że lewica chce walczyć z Kościołem, moi drodzy. Ja sam jestem katolikiem. Chodzę do Kościoła. Z moimi dzieciakami i żoną będziemy w święta wielkanocne, w Kościele. Bo takie mamy poglądy. Ale mamy też poglądy mówiące, że jest jakaś granica. Czym jest ta granica? Granicą chociażby normalności tego, jak traktujemy księży. Czy wy wiecie, że w Polsce podatek PIT, ksiądz, który jest na parafii, wikariusz, płaci kwartalnie 146 zł, to jest 50 zł miesięcznie. 50 zł miesięcznie. To kto z was płaci 50 zł miesięcznie podatku? Czy wy wiecie, że z funduszu kościelnego 200 milionów złotych jest wydawanych na to, żeby zapłacić księdzu za ZUS? Kto komu z was płaci za ZUS? Bo jest to wasz pracodawca, który odbiera wam to z wynagrodzenia. A czy wy wiecie, że za religię w szkołach, czyli państwo ponosi ten koszt, wydajemy ponad 1 300 000 000 zł? 1 300 000 000 to jest dużo zer. To przełożę to na liczby bezwzględne. To jest 1500 karetek. 1500 karetek co roku. Znaczy mamy je, albo ich nie mamy. I to jest rozdział państwa od Kościoła. Rozdział państwa od Kościoła to nie jest walka z nikim. Bo tak jak nie powinien polityk wtrącać się do życia Kościoła, tak oczekiwanie konstytucyjne jest proste. Ksiądz nie powinien wtrącać się do życia obywatela i polityka. Powinien być tam, gdzie strefa duchowa. A strefa duchowa powinna być przez każdego szanowana. I my tylko o tym, ale i aż o tym mówimy mocno w polskim parlamencie. Bo nie zgadzamy się również na to, i to też jest ta wrażliwość lewicowa, żeby ksiądz komuś zaglądał do łóżka i mówił, czego możesz, czego nie możesz. Albo na przykład, żeby mówił to kobiecie i wtrącał się, czy ona, czy nie, czy jej partner, czy nie mają mieć dzieci, kiedy mają mieć dzieci. Bo jak mówimy o takich prawach, jak prawa kobiet, to są prawa kobiet, a nie prawa kogokolwiek, nie tylko księży. Przede wszystkim nie są to prawa polityków. I mam w głowie taką historię, którą dzisiaj tutaj jadąc mi się przypomniała. My teraz jako lewica jeździmy dużo po Polsce. Spotykamy się od miasta do miasta, od powiatu do powiatu. Ostatnie 3 miesiące to 15 dużych wyjazdów. I spotkałem na jednym z takich wyjazdów Ewę. Ewa jest, tak jak patrzę na was, w wieku podobnym do was. Ewa, która mi powiedziała: ja nie czuję się w Polsce dobrze. Nie czuję się u siebie. Ale dlaczego się nie czujesz jak u siebie? Bo jak słuchałam bzdur na religii, mówi Ewa, to miałam dość tej religii, bo usłyszałam, że Darwin, znacie tego Darwina, to on z tą teorią to jest na bakier, bo przecież to było inaczej. Że teoria ewolucji to generalnie jest jakiś wymysł ludzi. No to wypisała się z religii. No wypisała się z religii, tylko miała to nieszczęście, że religia była w trakcie lekcji. Nie pierwsza albo ostatnia, tylko w trakcie. No i co? I chodziła, bo nie było etyki. No to chodziła po szkole. No to się przyczepił katecheta, który był w szkole ważniejszy niż dyrektor. Katecheta ważniejszy niż dyrektor. No to miała problemy. No ale skończyła tą szkołę. Skończyła tą szkołę. Ale przecież wiecie, że jak się ma 16, 17, 18 lat, to w Polsce można uprawiać legalnie seks, kochanie. To nie jest nielegalne. No ona też chciała. Wszystko było w porządku, dopóki nie poszła do apteki. Farmaceuta powiedział: słuchaj, no nie mogę ci tego sprzedać, bo jest klauzula sumienia. Klauzula sumienia. Farmaceuta. Jak ci się ten zawód nie podoba, to go zmień. Bo w Polsce nie ma prawa być klauzul sumienia na to, jak ktoś idzie do apteki i chce kupić jakiś lek, jeżeli to jest lek antykoncepcyjny. Nie ma na to miejsca i prawa być. Tak samo, jak nie ma prawa i miejsca być, jeżeli lekarz odmawia komuś zabiegu, który ma prawo ktoś, kobieta, odbyć taki zabieg. Klauzula sumienia to przeżytek, który też pilnowany jest notabene przez księży. Bo to oni najgłośniej krzyczą, że każdy ma prawo. Prawo do tego,
co się stało z Izabelą z Pszczyny. Prawo do tego, że kobieta dzisiaj musi się martwić, zastanawiać i niepokoić, co z nią będzie, jak będzie sytuacja kryzysowa. To nie jest prawo dla lewicy. To nie jest prawo nie do zmiany dla lewicy. My chcemy zmiany tego złego prawa. Więcej wam powiem. My chcemy legalnej aborcji do 12 tygodnia życia, bo to jest prawo kobiety. To jest prawo człowieka. A referendum w tej sprawie ma prawo odbywać się tylko w jednym miejscu. W głowie kobiety, która widzi pasek, na którym widzi dwie kreski i wie, że jest w ciąży. I tamto ma prawo odbywać się referendum. Nigdzie więcej. Więc myślenie o państwie to jest myślenie godnościowe, które nikogo nie wyklucza. Nikogo nie wyklucza, ale się opiekuje. Bo jak myślimy o kobiecie, to powinniśmy też myśleć, żeby zabezpieczyć jej interesy, między innymi zmieniając prawo dotyczące definicji gwałtu. Bo tylko tak może oznaczać zgodę. Tylko tak może dawać szansę, że kobieta będzie wiedziała, na co się decyduje i jej partner będzie wiedział, że tak, padło. Ale prawa kobiet to również prawo do godnego życia, dobrej pensji i dobrego wynagrodzenia. To prawo do tego, żeby na przykład zlikwidować lukę płacową. Moi drodzy, w Polsce wykształcenie wyższe, wasz poziom, jest wśród kobiet na poziomie 36%, a mężczyzn 26%. Za to wynagrodzenie u faceta na tej samej pozycji ponad 18% więcej, u kobiety 18% mniej. A emerytura, bo kiedyś będziecie na emeryturze. I wy dziewczyny, i wy chłopaki. 30% więcej, facet 30% mniej kobieta za tą samą pracę, za tyle samo lat. Sprawiedliwe? No chyba średnio to sprawiedliwe jest. Więc lewica mówi też językiem tego, co powinno być normalnością. Wyrównajmy te prawa, nie szalejmy, nie chcemy niczego więcej. Chcemy tego, żebyśmy mogli po prostu najzwyczajniej w świecie godnie żyć. Tak samo faceci i tak samo kobiety. Niech to będzie prawdziwa równość. Równość, która dotyka myślenia o państwie, jak powinno być dobrze skonstruowane. Bo na lewicy jest pewne marzenie. My mamy taki kręgosłup, który jasno, punkt po punkcie określa, jak godnie żyć, jak normalnie żyć. To są te prawa kobiet dotyczące urodzenia, bo od urodzenia się zaczyna. Ale później jest żłobek i przedszkole. Żłobek, który w Polsce w ponad połowie gmin jest niedostępny, a powinien być dostępny między innymi, żeby kobieta mogła wrócić do pracy, żeby z partnerem decydowali o swoim wychowaniu dziecka i żeby urlop rodzicielski był też dostępny. To jest szkoła. Szkoła, która później przecież po tym przedszkolu następuje. Szkoła, która powinna nie indoktrynować, a która powinna dawać nadzieję na dobre wykształcenie. Więcej angielskiego. Normalny plan nauczania, taki, który uczy na przykład bezpieczeństwa w cybermediach. Żebyście wiedzieli, że social media i dotyczące tego sprawy, dotyczące chociażby zarządzania tym, żeby nikt wam się nie wkradł na telefon, są codziennością. Kto was tego uczy? Ja sam mam, moi drodzy, 13-letnią córkę. I nikt tej 13-letniej córki nie uczy, jak zabezpieczyć swój telefon. Nikt tego nie robi. To jest myślenie o prawdziwej szkole, w której nauczyciel godnie zarabia, bo jest tak samo ważny jak uczeń. Bo jak nauczyciel nie będzie zadowolony z tej swojej pracy, nauczycielka będzie wściekła, jak wraca do domu, bo będzie widziała swój pasek, na którym jest nie 7 tysięcy złotych, a 3 tysiące złotych. To będzie wściekła, bo ona wie, że za te 3000 zł to ona nawet nie może kupić tego, co by chciała, nie mówiąc już o tym, że chciałaby sobie odłożyć na przykład na wakacje. Czy ona będzie zadowolona, bądź on będzie zadowolony ze swojej pracy? To jest szkoła. Szkoła, w której ministrowie Czarnkowie i inni są gdzieś daleko od niej odsunięci. Szkoła nowoczesnych marzeń Polek i Polaków, którzy chcą się dobrze kształcić, wyjeżdżać po tych szkołach za granicę. Ale to też jest życie w tej szkole. Nie wiem, czy wiecie, ale niestety w Polsce mamy coraz większy problem z depresją. Z depresją wśród młodych do 18 roku życia w Polsce od 2017 roku powiększyła się dwukrotnie liczba ludzi, którzy chorują na depresję. W każdej polskiej szkole, w każdej, powinien być psycholog, żeby można do niego było pójść, z nim porozmawiać. A polska psychiatria jest nawet nie na kolanach. Ona leży i płacze, bo tak wiele dzieciaków nie ma dzisiaj szansy dostać się do psychologa w szkole.
Złożyliśmy tę ustawę 2 lata temu. Co posiedzenie Sejmu nawiązujemy do tego, mówiąc do pani marszałkini, zróbcie coś. A PiS zamyka oczy, jakby nie było tego problemu. Tak jakby nie było problemu w ochronie polskiego zdrowia. A jest duży problem. Macie swoich rodziców. Czasami wy pewnie korzystacie z lekarza. Nie tylko z tego POZ-u, ale ze szpitala. Na kardiologa, na onkologa, czasami na endokrynologa. 3 miesiące? Nie. 6 miesięcy? Nie. Rok? 1,5. Jak dostajesz wyrok w postaci choroby na raka i musisz szybko się leczyć, a państwo ci mówi, wpadnij za 1,5 roku, to znaczy, że dało ci paragon na śmierć. Tak nie może to wyglądać. I tak trzeba omówić o polskim zdrowiu. Dlatego na lewicy chcemy reorganizować opiekę zdrowotną, zmienić sieć szpitali, doprowadzić do tego, żeby leki były za 5 zł. Leki na receptę za 5 zł. Ktoś powie niemożliwe? Otóż, moi drodzy, to jest możliwe, bo leki za 5 zł na receptę to jest zmiana formatu dotyczącego tego, jak tworzymy listę leków refundowanych. My te projekty już mamy w Sejmie. Wspólnie z Platformą, z Hownią, z PSL-em. My naskładaliśmy tyle różnych dobrych projektów, że gdyby PiS naprawdę chciał, nawet gdyby kopiował, to Polska mogłaby być lepszym krajem. Tu, dziś, na wyciągnięcie ręki. Wiecie, dlaczego nie chce? Bo między innymi boi się Kościoła. Bo my mówimy o pracy. Praca powinna być godna. Wy powinniście godnie zarabiać. Powinniście mieć kiedyś szansę. Szansę. No to ja coś wam powiem. Taką powinniście mieć szansę, że dzisiaj, jak pójdzie każdy z was do pracy, jeden menadżerem, drugi dyrektorem, trzeci kucharzem, czwarty stolarzem, to każdy z was zapłaci podatek. Każdy z was. A jak idziecie do księdza, na przykład ślub będziecie brali, albo będziecie mieli chrzest, albo nie daj Boże zgon. To co wtedy? To ktoś z was dostanie paragon? Ja nie słyszałem, żeby księża dawali paragon. Jakim jest problemem wprowadzenie kasy fiskalnej i powiedzenie, płacisz tyle samo, co stolarz. No bo niby dlaczego za usługę masz nie płacić, ja bym chciał dostawać paragon i wiedzieć, za co płacę. Praca musi być też godna dlatego, że ludzie, którzy pracują na etacie, muszą wiedzieć, że odkładają na siebie i pracują też na starsze pokolenie. Dlatego Lewica mocno przykłada wagę do starszego pokolenia, do seniora. Bo o rodzicach waszych powiedziałem, jak ta godna praca powinna wyglądać. O was mówiłem edukacji, o zdrowiu. Ale senior jest równie ważny. Na sali tutaj u was dzisiaj mniejszość. Seniorów nie widać zbyt wielu. Ale kiedyś każdy z was będzie seniorem. Będziesz seniorką. Już może nie tak długo, ale będziesz. Więc skoro będziesz seniorką, jak masz na imię? Ola. Nie będę mówił za ile, ale za długo. I będziesz tą seniorką. To sytuacja będzie wyglądała tak, że będziesz chciała ty i twoje koleżeństwo godnie żyć. Ale chciałabyś mieć też lekarza, który się temu zaopiekuje. Geriatrę. Geriatrę. Taki geriatra przecież leczył będzie każdego z nas, tak jak leczy dzisiaj moich rodziców. Moja mama do niego chodzi. Rzadko, co prawda, bo go nie ma w całym powiecie. Bo w Polsce jest 10 milionów emerytów. A geriatrów? 500. Nawet nie cała liczba. 500. 20 tysięcy na jednego. Słuchajcie, to kiedy się dostaniemy do geriatry? Za 3 lata. To już możemy się do niego nie próbować dostać. I tak trzeba reorganizować system, który właśnie seniorom będzie pomagał, ale będzie też dawał waloryzację rent, emerytur, będzie o nich pamiętał, bo to jest tak, że dzisiaj mówimy 13, 14 emerytura. Jak przychodzi ktoś z lewicy, z platformy, z opozycji, to mówią, no, oni to wam zabiorą, nie będziecie nic zarabiali. No to ja coś powiem wam. Moi drodzy, gdybym dzisiaj człowiek lewicy był w rządzie, miał na to wpływ, to jestem w stanie oddać 13, 14 emeryturę, namówię będącą tutaj posłankę ze mną Wandę Nowicką, że za tym zagłosujemy. Czyli nie będzie 13, 14 emerytury, czyli nie będzie 2000 zł w ciągu roku, ale będzie kolejna waloryzacja, czyli 500 zł miesięcznie, a 500 zł miesięcznie, bo pewnie już jesteście trochę po matematyce, razy 12 to 6 tysięcy. To lepiej mieć 2000 dwa razy w roku, czy 6 tysięcy w ciągu roku? Myślę, że sprawa jest prosta. Nie trzeba tutaj szaleństwa. Znowu proces na wyciągnięcie ręki. No i to państwo musi też dawać godność na śmierć, moi drodzy. Bo i Ole, i każdego z nas to spotka. Tych starszych trochę wcześniej. Mogę cię gwarantować, że mnie wcześniej niż ciebie, więc nie stresujmy się tym. Ale, moi drodzy, dzisiaj godna śmierć nie oznacza zawsze godnego pochówku. Godny pochówek, a ja pochowałem tatę 2 lata temu, wiem, co oznacza. Jeżeli państwo gwarantuje ci 4000 zł za godny pochówek, 4000 zł,
a to nie starcza nawet na to, żeby zapłacić połowę rachunków, to nie zrobisz godnego pogrzebu. Dlatego taka właśnie kluczowa kwestia dotycząca tego, że zasiłek pogrzebowy powinien być wyższy, prawie o 100%, powinna być normalnością. Tak jak renta wdowia. A wiecie, co to jest renta wdowia? To jest projekt, o którym Lewica mówi od miesięcy. Jeździ po kraju, zbiera podpisy pod projektem obywatelskim, bo znowu PiS ją zablokował. A renta wdowia polega na tym. Będziecie mieli partnerów, będziecie mieli rodziny, będziecie mieli życie. Wspaniałe. Tego wszystkim życzę. Moi drodzy, ale w tym życiu kiedyś partnera albo partnerki zabraknie. Męża albo żony zabraknie. Ale rachunki za dom, za mieszkanie, za leki zostaną te same. Jak brakuje drugiej połówki, to trzeba mieć świadomość, że trzeba jakoś żyć. A jak nie będziesz miał dobrej renty albo emerytury, tego nie zapłacisz. A renta wdowia oznacza to, że jak ktoś z partnerów umrze albo z członków rodziny, to zachowujesz 50% tego świadczenia plus jeszcze bierzesz swoje. Lepiej się będzie żyło? Godniej się będzie żyło? Żyło się będzie normalniej? Będzie się żyło normalnie. No i tak zrobiłem takie koło od tego najmłodszego do najstarszego, ale w tym kole powinny być jeszcze przystanki. Można powiedzieć takie światła. Światła w tunelu, które pokazują, czy w Polsce jest na pewno we wszędzie tak dobrze, jak mówi PiS. Moi drodzy, to pytanie do was, do najmłodszego pokolenia. Czy my w Polsce mamy dobrą demografię? No średnio. Od kiedy PiS wydał wyrok na kobiety, jego nielegalny trybunał, to w Polsce spadło o 50 tysięcy ilość urodzeń. I spada cały czas. Ta demografia się topi. A dlaczego się topi? Między innymi dlatego, że młodzi ludzie, bez względu czy są singlami, czy żyją w związkach partnerskich, czy się kochają, są tacy sami płci, czy tworzą rodziny, to ci ludzie nie stać ich na mieszkanie. Bo żeby na przykład tutaj w Sosnowcu albo w Warszawie kupić sobie 40-metrowe mieszkanie, to singiel musi zarabiać 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych. A żeby była rodzina trzyosobowa, dziecko i dwójka ludzi, to 12,5 tysiąca. 2/3 Polek i Polaków zarabia na rękę, poniżej średniego wynagrodzenia, czyli poniżej 5200. To jak mają sobie kupić mieszkanie, jak potrzeba mieć zdolności kredytowej 10-12 tysięcy? Kogo stać na ten wkład? Tutaj nie potrafią załatwić tylko sprawy to, że będziemy mówili, że tylko kredyty. Nie. Tu musi być inne systemowe rozwiązanie. I jest. Mieszkania na wynajem. Państwo może budować mieszkania na wynajem i nie oznacza to, że ma nie pomagać w kredytach, bo powinno, jeżeli kogoś stać. Czyli niech pomaga komu stać i niech daje szansę, że jak kogoś nie stać, to będzie miał na mieszkanie na wynajem. Tak jak na przykład robią to samorządy w Polsce. Mieszkania za 15 zł za metr kwadratowy. Wiecie, co to oznacza? Że jak chcesz mieć 60-70-metrowe mieszkanie, z którego cię nikt nigdy nie wygoni, to będziesz płacił 750-800 zł za mieszkanie, a nie 4 tysiące za raty, a nie 3,5 tysiąca za raty. A rata poszła do góry w ciągu roku ile, moi drodzy? 100%. 100% poszły raty kredytów hipotecznych do góry. Ja mam kredyt hipoteczny. Mam kredyt hipoteczny i poszedł do góry 100%. Nie stać, bo życie polityka w parlamencie to też nie da się sobie wmówić, nie jest najgorsze. Ale wiele osób nie stać. Nie stać na to. I myślenie lewicy o tym, jak powinna wyglądać polityka mieszkaniowa jest prosta. Mieszkanie jest prawem, nie towarem. I bardzo się cieszę, że też politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej tak zaczęli o tym mówić. Cieszę się, dzisiaj rozmawiałem o tym z Rafałem Trzaskowskim, że jest myślenie, że możemy pomóc, możemy różne klimaty tworzyć, ale będziemy się razem wspierać w myśleniu o tym, jak budować nowoczesne państwo. Jak to państwo powinno być zorganizowane. Tylko moi drodzy, czy my jesteśmy w stanie zorganizować dobre państwo? Co znaczy dobre państwo? Ja przyjechałem dzisiaj do was tutaj z moim synkiem, 7-letnim. Jest na sali, siedzi, słucha, 7 lat. On za 13 lat, za 11 lat będzie wchodził w wiek, który chciałbym, żeby dla niego był czymś, co będzie wolne od stresów. Czy on będzie żył w państwie, w którym będzie wolność, decyzyjność, w którym będzie mógł mieć mieszkanie, ochrona zdrowia będzie super, edukacja, która wykształci? PiS stworzył państwo, w którym odebrał Polakom, szczególnie młodym Polakom, nadzieję. Odebrał tlen do tego, żeby decydować o samym sobie, żeby mieć świadomość, że Polska może być pięknym państwem w Unii Europejskiej, gdzie samo decydowanie jest najważniejsze. I opozycja dzisiaj powinna zrobić wszystko, żeby PiS-owi odebrać prawo, żeby już więcej nie mógł o tym państwie decydować. I o tym wam, moi drodzy, chciałem powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć o tym, jakie jest zadanie też opozycji. Bo opozycja dzisiaj to
to nie tylko nazwiska. Wyborów za was i za mnie nie wygra Donald Tusk i Włodek Czarzasty, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Władek Kosiniak-Kamysz. Oni za was wyborów nie wygrają. Oni mogą was prowadzić, ale wybory możecie wygrać tylko wy. Waszą mobilizacją, tak waszą. Nawet pomimo tego, że osoby są tutaj na sali poniżej 18 roku życia. Bo mamy wspólnie zadanie do załatwienia. Iść do dziadków, do rodziców, do znajomych, do przyjaciół, zachęcać, namawiać. Iść na wybory. Iść na wybory i na tych wyborach, bez względu, czy będzie słońce, fajna pogoda, czy będzie grad padał, czy PiS z ZOPO wypuszcza tygrysy i powie, żebyście na wybory nie szli, bo na ulicach biegają. Na tym konkretnym dniu skupić uwagę i zagłosować, moi drodzy. Lewica zawsze mówiła, że na opozycji nie ma wroga. I dalej takie stanowisko będzie formułowała. Lewica chciała wspólnej listy, ale wie, że ta wspólna lista nie wyjdzie, pomimo tego, że chcieliśmy, żebyśmy razem byli. Ale wiemy też, że jeżeli chcemy czegoś mocno, to warto do końca w to wierzyć. Za kilka miesięcy, początek kampanii wyborczej, za kilka miesięcy, za siedem, coś, co będzie determinowało życie Polek i Polaków na najbliższe lata. Ja głęboko wierzę, że jak PiS-owi nie odbierzemy władzy, jak wszyscy nie pójdziemy na ten ostatni bój i nie zawalczymy o wszystko, o pełną pulę, żeby obalić PiS, demokratycznie obalić PiS, demokratycznie obalić PiS w wyborach, to oni odbiorą nam wszelkie prawa. Zabiorą nam niezależne media. Odbiorą nam prawa dla kobiet i dla mężczyzn. Zrobią z Polski kraj, w którym autorytarnie Kaczyński będzie mógł rządzić, a reszta będzie kiwała głowami. Bo tam, gdzie społeczeństwo milczy, gdzie społeczeństwo pozwala, żeby wchodzić mu powoli na głowę, tam wolność równa się niewola. W Polsce niewola zawsze była obalana. Ale za czym nam ktoś odbierze, niech przyjdzie mądrość. I niech ta mądrość na jesieni tego roku będzie wyzwoleniem emocji, które nam pozwolą wygrać. Ja głęboko wierzę, że opozycja wygra te wybory. Wszyscy musimy to zrobić. Trzymając się za ręce, bo na opozycji powinniśmy trzymać się za ręce i mówić, jest jeden cel. Cel współpracy i porozumienia. I taki cel dla opozycji dzisiaj stawiam, dziękując jednocześnie, że Rafał Trzaskowski zaprosił dzisiaj tutaj Lewicę. Że Rafał Trzaskowski widzi, jak powinna być zbudowana polska przyszłość. Bo polska przyszłość to odpowiedzialność, to zwycięstwo, to europejskość. Ja bym chciał, żeby to była przede wszystkim socjaldemokracja. Ale nikomu nie odmawiam prawa. Niech tej wolności będzie wiele kolorów, ale na koniec niech to będzie kolor, który wspólnie po wyborach październikowych podniesiemy do góry. Kolor, w którym biało-czerwony będzie mieszał się z niebieskim i z żółtymi gwiazdami obsianym kolorem. Gdzie przyszłość równa się Unia Europejska, gdzie wrogów nie szukamy, a przyjaciół budujemy i szukamy i znajdujemy. Gdzie Unia Europejska jest partnerem dla Polski, gdzie wspieramy Ukrainę w jej walce, gdzie mamy poczucie, że trzeba rozwijać bezpieczeństwo, bo ważne są wartości i europejskie, i te, które są za naszą wschodnią granicą. I gdzie nie pozwolimy na to, żeby ktokolwiek nam tą nadzieję odebrał. Moi drodzy, zagadałem, ale to nie jest tak, że zagadałem, żeby nie oddać wam głosu. Proszę was, żebyście pamiętali, przed nami ważny cel, to wybory. Zjednoczeni wygramy. Jeżeli będziemy chcieli, to wierzę, że przed nami też dobra, świetlana przyszłość. Na opozycji się nikt nie pokłóci. Pamiętajcie o tym. Lewica jest dzisiaj tutaj z wami, żeby wam powiedzieć. Razem, bez kłótni, do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do pytań. Dzień dobry, Łuczak Marta. Przyjechałam z Warszawy. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować, że pan przyjechał, bo bardzo miło jest widzieć zjednoczoną opozycję. Chciałam pochwalić ten projekt wdowiej renty, jednak mam pewne wątpliwości, ponieważ nie usłyszałam ani razu w pana wypowiedzi słowa przedsiębiorcy. I chciałam zapytać, kto za to zapłaci, ponieważ sam pan wspomniał o jednym z większych problemów w Polsce, jakim jest demografia. No to raczej nie sprzyja temu projektowi, więc pytanie jest moje, kto za to zapłaci, bo no, nie wyczarujemy sobie pieniędzy i gdzie w tej sytuacji postawicie przedsiębiorców i jakie wprowadzicie też dla nich ułatwienia, bo myślę, że to jest bardzo ważne, a z tej perspektywy, którą słuchałam, no skądś te pieniądze musicie wziąć i no ja nie chciałabym, żeby przedsiębiorcy oberwali za to, a tak mi się wydaje, że tak będzie.
A to jest całkowicie nieprawda, chociaż masz świetne wyczucie, bo o przedsiębiorcach trzeba mówić i też gwarancję tego, jak myśli Lewica o przedsiębiorcach, żebyście mieli świadomość. Lewica nie widzi wroga w przedsiębiorcach. Znaczy, to nie jest tak, że chcemy narzucać jakieś nowe podatki na przedsiębiorców, powiedzieć, że CIT będziemy zwiększali. My w naszym programie, do którego zachęcam, mówimy, że CIT trzeba zmniejszać. To znaczy, podatek od przedsiębiorców zmniejszamy, czyli nie nakładamy na niego nowych, nie nakładamy na przedsiębiorców nowych obostrzeń, tylko pokazujemy, że ci mniejsi powinni mieć większe przestrzenie do działania, ale oczywiście widzimy też takie miejsca, które powinny być bardziej opodatkowane. Pytasz, skąd na to weźmiemy pieniądze? Ja ci odpowiadam, skąd. Pierwszy krok to, że powinniśmy dzisiaj zobaczyć, gdzie najwięcej jest wypływu z Polski, gdzie pieniądze nie wpływają do budżetu. To są najwięksi przedsiębiorcy, tacy, którzy dzisiaj handlują w Polsce, robią tutaj biznesy, a pieniądze zostawiają u siebie w spółkach matkach. Na przykład to, z czego wszystkiego korzystacie. Firmy internetowe. Ja mentalnie się nie zgadzam na to, żeby takie wielkie firmy jak Meta, czyli operator Facebooka, czyli takie firmy jak YouTube, jak Google, jak różnego rodzaju operatorzy, którzy mają tutaj na przykład sprzedaż swoich systemów, płacili podatki, ale do swoich matek, które te pieniądze z Polski wyprowadzają. Te pieniądze powinny zostawać tutaj. Znaczy, mam głębokie przekonanie, że tak powinno być, bo to jest sprawiedliwe. Nikt mnie nie przekona do tego, że pieniądze od wielkich korporacji, które międzynarodowo działają, bo są na przykład w internetowej branży działają, powinny być wyprowadzane. Więc mamy podatek od cyfrowych gigantów, więc ktoś za niego będzie płacił. My uważamy, że religia w szkole nie, więc te 1,3 miliarda też zabieramy. My mamy poczucie, że jeżeli będziemy oszczędzali, a też chcemy oszczędzać na wielkich projektach, które według nas się nie opłacają, to jest kolejne kilkadziesiąt miliardów. Renta wdowia, o której mówiliśmy, to są miliardy, a nie dziesiątki miliardów. Zresztą nasz program od początku do końca jest wyliczony i przeliczony. To nie jest tak, że my podajemy zazwyczaj tylko i wyłącznie, jak z tego korzystać. Mieszkania na wynajem. Skąd chcemy te pieniądze? Chcemy wybudować w ciągu 5 lat 300 tysięcy mieszkań. Program co roku będzie kosztował 20 miliardów złotych. Możemy mówić, czy to dużo, czy to mało. Chciałem wam powiedzieć, że deweloperzy tyle budują. W Polsce mamy 2 miliony pustostanów. Wystarczy je odkupować od miejsc, samorządów, funduszy, remontować i wynajmować. 2 miliony pustostanów mamy. To są dane wszechobecne. Nie trzeba daleko szukać. Więc 20 miliardów, z tego czego już w funduszu odbudowy, w Krajowym Planie Odbudowy zapisane 3 miliardy i później przez obligacje z BGK-u, tak jak wiele rzeczy w Polsce się realizuje do tej pory. Więc nie chodzi o to, żebyśmy zabierali prawo przedsiębiorcom. Przedsiębiorca ma mieć w Polsce wolność, tak samo jak mi każdy inny wolność. To się tak utarło, że lewica chce coś odebrać przedsiębiorcom. Więc gwarantuję ci, że nie chcę odbierać przedsiębiorcom, tak jak nigdzie w naszym programie nie znajdziecie tego, że my chcemy odbierać tym małym, żeby przedsiębiorcom, żeby innym, którzy gdzieś nie pracują, żyli. Nie ma takiego czegoś. To jest fake news, który powstał i który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli mówimy o skalach podatkowych, między innymi o podatku PIT i CIT, którego reformy przedstawiliśmy, to pokazujemy, że mniejsi płacą mniej, więksi płacą więcej, ale nigdzie nie chodzi o to, żeby zamykać drogę do tego, żeby przedsiębiorca mógł się rozwijać, inwestować i żeby miał pieniądze. Ma mieć, bo i przedsiębiorca, i obywatel to jest symbioza. Jeden od drugiego bierze pracę, drugi daje tą pracę i każdy powinien godnie żyć w takim kraju jak Polska. Kolejne pytanie tutaj. Dzień dobry, panie pośle. Wspomniał pan o nierównościach powiązanych z emeryturą. Polska jako jedno z niewielu państw Unii wciąż nie ma równego wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet i nie ma planów, żeby to wyrównać w przyszłości. Z wiekiem emerytalnym dla mężczyzn wynoszącym 65 lat, a dla kobiet 60. Czy uważa pan, że powinniśmy pójść za resztą Europy i ustanowić jeden wspólny wiek dla kobiet i dla mężczyzn? Tym bardziej biorąc pod uwagę presję demograficzną i gospodarczą powiązaną ze starzejącym się społeczeństwem. I co myśli pan o strajkach, które dalej mają miejsce we Francji, powiązane z reformą emerytalną prezydenta Macrona? Dziękuję. Emerytury. Moi drodzy, gdyby tylko chodziło o emerytury, moglibyśmy powiedzieć, że możemy otworzyć dyskusję, która będzie się opierała tylko na tym, jak emeryt ma żyć. Ale to nie chodzi tylko o emerytury. Nie chodzi tylko o to, jaki ma być wiek emerytalny. Tu chodzi o coś więcej. To znaczy, chodzi o konstrukcję systemu, w którym żyjemy i na który się umówiliśmy. A umówiliśmy się na to, że społeczeństwo składa się, de facto młodsi pracują na starszych i to jest odtwarzane pokoleniowo. I to jest odtwarzane pokoleniowo. I teraz
Z takiej perspektywy, jeżeli byśmy tylko opowiadali o tym, czy wiek emerytalny zwiększyć, czy nie, nie powinniśmy patrzeć na też inne kwestie, które tego dotyczą. No bo łatwo jest postawić tezę, ale zgadzam się, że jest bardzo ciekawa, że kobieta powinna pracować tyle, co mężczyzna. Ale za czym kobieta powinna pracować tyle, co mężczyzna, to wolałbym, żeby postulaty lewicy, o których tutaj mówiłem, zostały zrealizowane. Czyli na przykład taka sama płaca, bo luka płacowa dzisiaj jest w Polsce olbrzymia. Więc jeżeli mamy mówić, może kiedyś wspólny wiek emerytalny, to załatwmy najpierw lukę płacową, bo z jakiego powodu 18% pensji dostaje kobieta mniej? No z jakiego powodu? I co roku to dostaje? Więc można powiedzieć, że co 5 lat ta kwota dotyczy całego wynagrodzenia, bo ona się by sumowała. No, znaczy co 5 lat kobieta co jakiś czas pracuje za darmo. No to ani to mądre, ani to fajne. Więc jeżeli mówię o wieku emerytalnym, to mówię tak. Są sprawy w Polsce, które nie zostały przez lata domknięte, a ktoś by miał nas namawiać do zamknięcia sprawy albo podwyższenia wieku emerytalnego. Lewica, i mówię to w imieniu całego klubu parlamentarnego i Nowej Lewicy, jest przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Jesteśmy przeciwko i uważamy, że to jest błąd, bo przypominam sobie rok 2012, kiedy na ulicach polskich miast zbierałem podpisy pod referendum i byli tam wasi pewnie dziadkowie, może też rodzice i chętnie nam podpisywali i z Wandą i z wieloma posłankami, posłami wtedy pracowaliśmy, żeby ten wiek emerytalny nie był podniesiony. I dzisiaj, jeżeli ktoś bym zapytał, czy Lewica będzie w polskim parlamencie głosowała za tym, żeby podnieść wiek emerytalny, to nie będzie. A jaka jest czerwona linia i czy jest czerwona linia, bo to trzeba też mocno o tym mówić. I nie boję się takich mówić rzeczy, bo to właśnie do was, do młodego pokolenia trzeba o tym mówić. Gdyby przyszło komuś do głowy, żeby wiek emerytalny w Polsce podnieść i gdyby to się okazało, że staje na rządzie, to ja nie widzę, żeby Lewica była w takim rządzie. Znaczy są takie miejsca i są takie odpowiedzi na pytania, które muszą pokazywać czerwoną linię. Lewica nie zgodzi się na podniesienie wieku emerytalnego w Polsce. Choćbym nie wiem, co się działo, to Lewica się na to nie zgodzi, bo spraw jest do załatwienia tyle, że wiek emerytalny, dopóki jest taki, daje też poczucie sprawiedliwości społecznej. I mówię to w imieniu również mojej mamy. Również mojej mamy. To znaczy, pójdźcie do swojej mamy, taty, dziadka, babci i zapytajcie się, co oni o tym myślą. Bo jak my myślimy dzisiaj o tym, to też musimy patrzeć na starsze pokolenie. A ja chciałbym jako polityk, żeby nie przychodzić i nie mówić populizmem. Zrobimy to, a później zmienimy zdanie. Lewica w sprawie wieku emerytalnego zdania nie zmieni. Teraz zbierzemy dwa pytania. Dobra. Dzień dobry, panie przewodniczący. Paweł z Gdańska. Dzień dobry. Moje pytanie będzie dotyczyło jednego z trzech filarów demokracji, a mianowicie władzy sądowniczej. Pytanie moje motywuje tym, że wczoraj z tej sceny przemawiał przewodniczący Budka i przedstawił pomysł swojego ugrupowania na rozwiązanie problemów z Trybunałem Konstytucyjnym oraz neo-KRS-em i sędziami, którzy zostali niepoprawnie obsadzeni na swoich stanowiskach. Jakie jest stanowisko Lewicy w tych dwóch sprawach? I druga też kwestia związana z prawem, a mianowicie niedawno weszła nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadziła karę karę bezwzględnego dożywocia, co spotkało się z dużym sprzeciwem środowiska chociażby akademickiego związanego z prawem. Moje pytanie więc jest też z tym jest związane takie, czy w następnej kadencji byli państwo skłonni głosować za cofnięciem tej, uważam, szkodliwej zmiany? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mój przyjaciel Borys Budka powiedział również... Możemy jeszcze drugie? Ale też w sprawie prawa? Nie. To rozdzielmy, będzie łatwiej. Mam nadzieję, że Borys Budka powiedział o tym, że to jest wspólna ustawa Platformy i Lewicy. No i wspaniale, czyli odpowiedź na pana pytanie jest takie. Nasz pomysł na to, jak zreformować system, jest taki, jak Lewica ma wspólnie z Platformą. I bardzo się cieszę, to znaczy... To pokazuje też, czy jest między nami współpraca. To znaczy i Lewica, i Platforma nie tyle mówią o tym, bo czasami nam zarzucają, że nie mamy programu. No właśnie złożyliśmy wspólnie, Lewica i Platforma, program, który nazywa się Naprawa wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Naprawa tego wszystkiego, co jest dzisiaj ważne, bo idziesz do sądu i nie wiadomo, czy sędzia albo ktoś, kto poda mu wyrok na tacy, nie ma wyroku politycznego. Ja na przykład mentalnie nie zgadzam się z takimi sytuacjami, jak przydarzyła się w sprawie Justyny Wydrzyńskiej, która pomogła innej kobiecie w sytuacji kryzysowej. I sąd wydał wyrok. I co się wydarzyło? Że wyrok, który wydała pani sędzia, został okupiony nagrodą polityczną. Jednego dnia wydała wyrok, drugiego dnia awansowała do sądu apelacyjnego. Noż to w Polsce powinno być karane i z automatu takie osoby powinny być zamykane.
Wymiar sprawiedliwości w Polsce dzisiaj tak został przez PiS upolityczniony, że Zbyszek Ziobro, znany wam niejaki minister szeryf, który miał być szeryfem, okazał się paranoikiem, chodzi z pistoletem z tyłu. Wczoraj, to ujawnię to tutaj dzisiaj, wczoraj dostałem odpowiedź od pani marszałek, bo Lewica wystąpiła tydzień temu po tej sytuacji z tym pistolecikiem u pana Ziobry. Czy pan Ziobro wchodził do Sejmu z pistoletem? No, wypadałoby wiedzieć, czy wchodził minister albo do kancelarii prezesa. I pani marszałek mi pisze, że ona nie wie. Znaczy, marszałek Sejmu nie wie, czy wchodził Ziobro do Sejmu z pistoletem. Ale oczywiście to jest karalne. Pisze, że to jest karalne. No moi drodzy, no to państwo zachorowało na gangrenę tego, że jeden człowiek przystawia polityczny pistolet całej Polsce i mówi, będę was ścigał. Oni lepiej czują się w podsłuchach, inwigilacji, w tym, żeby wymiar sprawiedliwości upolitycznić na prawie Polski. Lewica powołała Komisję Sprawiedliwości i Prawa. My zbieramy. Zebraliśmy zespół prawniczek i prawników, na czele którego stoi nasz poseł Krzysztof Śmiszek, ale są takie autorytety jak na przykład Ryszard Kalisz, z którym współpracujemy, profesorowie prawa. Zbieramy w każdej aferze dowody. Czy dzisiaj jest możliwe ich rozliczenie? Nie. Ale akt oskarżenia się szykuje. Akt oskarżenia kropka po kropce w współpracy z PSL-em, Platformą, z innymi partiami zbieramy. Zbieramy to, co zrobili złego, gdzie były przekręty i jak te przekręty wyglądały, żeby nikt nie zniszczył dowodów, bo wiecie, jak oni mają plan. Oni dopuszczają, że przegrają te wybory. No i uznali, jeszcze 6 miesięcy, tu spalimy, tu wyrzucimy, tam na wysypisku się coś niechcący zapali i nie będzie dowodów. No to my zbieramy te dowody. Żeby nie było tak, że później nie będzie wiadomo, kto chciał ukraść z NCBiR-u 100 milionów. Albo, słyszeliście o elektrowni w Ostrołęce? Słuchajcie, wybudować komin, za 2 miliardy, 2,5 tysiąca karetek. 2,5 tysiąca karetek. I go zburzyć, za czym się go uruchomiło. Znaczy, jak myślicie, co by wam zrobiło państwo, gdybyście na przykład podpalili 2,5 tysiąca karetek? No przyszli i powiedzieli, nie, no, nic się nie stało. Ministra Tchórzewskiego pytali, co o tym sądzisz? No, wypadek przy pracy. 2,5 tysiąca karetek. No to jest chore państwo. W takim państwie trzeba zbierać dowody, słuchaj, bo jak nie będziemy zbierali dowodów, to oni później powiedzą, no nie, to nie karetki, przecież to tylko 2 kominy. No i ja mówię, że to są karetki, bo uważam, że takie sprawy trzeba nazywać po imieniu. Ja jeszcze raz podkreślam, jak pokazujemy duże cyfry, te miliardy, to nic nikomu nie mówi. Ale jak pokazujemy, co za to by było, a 2,5 tysiąca karetek to jest karetka dodatkowa w każdej polskiej prawie gminie. To znaczy, że karetka do was by 2 razy szybciej jechała, bo byłaby obsadzona ludźmi, którzy by mogli na tą karetkę do was ją wysłać, bo w złobsłupce by pracowała. Tak trzeba na to patrzeć. Więc wymiar sprawiedliwości trzeba naprawić. Trzeba go poprawić, ale trzeba też ukarać ludzi, którzy wymiar sprawiedliwości zniszczyli. I to też chciałbym mocno powiedzieć. Nie wyobrażam sobie. Nie godzę się na to. I wierzę, że na opozycji nie ma nikogo, kto tak myśli, że jeżeli stanie wniosek o Trybunał Stanu dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, że na opozycji komukolwiek zachwieje się ręka albo nie naciśnie przycisku na tak. Nie ma mowy o tym, żebyśmy uwolnili odpowiedzialności Zbigniewa Ziobrę. Dla niego z Trybunał Stanu to jest opozycji karta honorowa. I tak to powinniśmy traktować. Przepraszam, że cię wcześniej, ale to tak było ważne pytanie, że trzeba było na nie też konkretnie odpowiedzieć. Adrian z Łodzi. Cześć, Adrian. Ja dalej chcę pociągnąć trochę temat systemu emerytalnego. Dobra. Bo nie wiem, czy wiecie, obecnie stopa zastąpienia, czyli stosunek, no tak wiecie, dobra, okej. Okay. Stopa zastąpienia wynosi 54%. W 2060-70 roku, kiedy my będziemy przechodzić na emeryturę, według prognoz Alior Już Bank... będziecie wtedy na emeryturze. No jeszcze nie, ja akurat jeszcze nie. Dobra. Młody gość, jaka zazdrość wkradła się, ja się pomyślałem o sobie, jest tak. Jak będziemy przechodzić na emeryturę, to według prognoz Alior Banku, między innymi oczywiście, stopa zastąpienia wyniesie 25%. Czy Lewica ma jakiś pomysł, jak można to rozwiązać? No bo jakby to jest dość palący problem, bo musimy działać jak najszybciej, żeby zapobiec tak tragicznej sytuacji. Adrian, przepraszam,
włączyłem się w słowo, jak mówiłeś, ale jak powiedziałeś o tym roku 70, to szybko policzyłem, że miałbym 90 lat. Boże, kochany, jak to będzie daleko jeszcze przede mną. Obyśmy tego okresu wspólnie dożyli. Tak, trzeba przeorganizować system ZUS-u, to znaczy musimy mieć świadomość, że dzisiaj system ZUS-u za kilkadziesiąt lat będzie niewydolny, nie dlatego, że on dzisiaj jest niewydolny, tylko dlatego, że demografia jest dla nas palącym problemem. To znaczy Polaków rodzi się mniej, więcej będzie emerytów, więcej będzie rencistów, mniej będzie tych, którzy są siłą pracy i którzy może zapłacić na tych podatek. Jeżeli nic z systemem nie zrobimy, on się sam wykolei. To znaczy tutaj wtedy to pytanie, które zadałeś o wieku emerytalnym nie będzie miało sensu, bo to czy przejdziemy na emeryturę w wieku 65, 67, czy może 69, skończy się tak, że nikt nie przejdzie na emeryturę. System trzeba zmienić i też pokazać, jaki mam na niego sposób. To znaczy ja jestem, bo tam nie odpowiedziałem na pytanie a propos tych protestów we Francji, ja to uzupełnię. Znaczy, każda władza, która doprowadza do tego, że są protesty, a nie ma debaty, konsultacji czy jakiejś rozsądnej rozmowy, kończy źle. I myślę, że pan Macron dzisiaj też się mierzy z tym, że po prostu bije głową w mur, bo wprowadzanie, przepraszam, czegoś na siłę zawsze się kończy źle. I teraz w Polsce powinniśmy przeprowadzić debatę, ale przede wszystkim z udziałem młodych ludzi. Ile chcą płacić i jak chcą płacić na ZUS. Jak sobie wyobrażają składkę, która będzie składką w ZUS-ie, ale nie tylko tym świadczeniem, bo chodzi też o składkę zdrowotną. Pytałaś tutaj wcześniej chociażby o sprawy dotyczące tego, jak przedsiębiorców nie obciążać, a wiecie, co składka zdrowotna zrobiła, prawda? Składka zdrowotna to jest też obciążenie przedsiębiorcy. Więc ja bym to wszystko połączył w jedność. To znaczy, jeżeli chcemy rozmawiać o sprawach finansowania systemu publicznego, usług publicznych, czyli na przykład szpital, z drugiej strony wsparcia seniora, bo to też jest usługa publiczna, którą państwo gwarantuje. W Konstytucji się na to umówiliśmy. To musi to być debata z młodymi ludźmi o przyszłości. Czy jesteśmy dzisiaj taką debatę w stanie przeprowadzić? Moim zdaniem, dopóki opozycja nie będzie miała walorów konstytucyjnej większości, to znaczy... Przepraszam, odrzucania weta prezydenckiego powyżej 276 głosów, trudno to będzie zrobić. Więc na przykład, jak rozmawiamy o listach, rozmawiamy o tym, co nas powinno łączyć, to wiele osób mówi 231, to jest nasze marzenie. Ja tak nie uważam. Nie 231 marzeniem powinno być opozycji, a minimum 276 głosów. Przepraszam, zajmę jeszcze minutę, za czym oddamy głos, bo chcę o tym powiedzieć, bo to jest mocna teza, która powinna tutaj wybrzmieć. Opozycja, jeżeli chce realnie rządzić po wyborach 2023 roku, to musi mieć szansę obalać też weta prezydenckie. Dlatego, że prezydent Andrzej Duda nieraz pokazał, że nie jest wolny od wpływu swojej partii, chodzi na pasku tej partii i Andrzej Duda często jest tylko notariuszem Prawa i Sprawiedliwości. Więc musi opozycja mieć 276 mandatów, żeby mogła rządzić, ale i prawdziwie zmieniać Polskę. Czyli nie tylko pokazywać, że coś chce, ale to, co chce, wdraża. Więc trzeba zawalczyć o 276 mandatów, żeby Andrzej Duda nie miał prawa powiedzieć, mi się to nie podoba, bo chcę, żeby PiS wrócił do władzy. I to powinien być też cel opozycji, żeby pozbawić Andrzeja Dudę możliwości wpływania na to, jak Polską będzie rządziła opozycja. Życzę sobie tego i nam wszystkim powinniśmy sobie tego życzyć, bo to jest cel nadrzędny, żeby dobrze Polską rządzić, a nie tylko zarządzać. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Maciej, światło, nie przepraszam. Maciej Janus, urodzony w Siemianowicach, mieszkam w Czeladzi, studiowałem w Sosnowcu. Taki... Obierzy świat, panie Maciej. Tak jest, wszystko obok siebie. Panie pośle, tutaj padło pytanie o kwestię emerytalną, natomiast w kwestii równości wobec prawa jest jeszcze jedna sprawa, która bardzo mnie denerwuje. Mianowicie, kiedy zaczęła się inwazja na Ukrainę, uciekały kobiety z dziećmi, natomiast... Tysiące mężczyzn, które też chciały uciec, również nie chciały ginąć, zostały mówi zawracane. Mówi pan o Ukraińcach, tak, którzy się do Polski przyjechali, tak? Dobrze. Zostawali przez ukraińską Straż Graniczną zawracanych na Ukrainę. Chciałbym się dowiedzieć, jaki Lewica ma pogląd na zmianę ustawy o obronie ojczyzny, bo przyznam szczerze, w razie ewentualnego ataku też chciałbym móc uciec. No to muszę pana tutaj rozczarować. Nie wiem, czy chciałbym, żeby pan uciekał. Chciałbym zrobić wszystko, żeby pan został. Od tego zacznę, dlatego że uważam, że nasz wszystkich obowiązkiem jest to, żebyśmy bronili ojczyzny i bez względu, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to jednak ojczyzna to jest coś, co powinno nas łączyć. Ja jestem duchowo patriotyczny, ale też mentalnie jestem za tym, żeby Polska była bezpiecznym państwem, a żeby była bezpiecznym państwem, to potrzebne są dwa czynniki, jeden techniczny, a drugi ludzki. Technicznie się zbroimy. Czy to są dobre wydatki wszystkie, czy nie, nie wiem, ale zbroić się trzeba i modernizacja armii polskiej powinna postępować. Ale wiem również, że bardzo ważnym czynnikiem jest czynnik ludzki. Więc musimy mieć świadomość, żeby wykształcić armię. Ta armia powinna mieć charakter zawodowy. Jeżeli ona będzie miała charakter zawodowy i mocno będzie zorganizowana, to wtedy łatwiej będzie, żeby na przykład nie robić poworu powszechnego.
ale nie wiem, czy kiedyś. Życzę, żeby tego się nie wydarzyło, żebyśmy nie mieli wojny, żeby w Polsce nie powtórzył się rok 39, 41, żeby to wszystko, co się wydarzyło, nie miało tutaj już miejsca. Ale wiem jedno, historii trzeba wyciągać wnioski, sytuacja może być krytyczna, nie wiem, co zrobi szaleniec Putin, może być sytuacja kryzysowa, nie wiem tego i nie mówię o tym dlatego, że chciałbym, żeby podbijać jakieś bębenki niebezpieczeństwa. Chcę, żebyście mieli świadomość, że wierzę, że Polska jest bezpieczna. Ale w tym bezpieczeństwie może się okazać, że kiedyś będziemy musieli wszyscy stawać pod broń. I gdyby była taka sytuacja, sam bym stanął pod tą broń, bo uważam, że Polski trzeba bronić. Więc to, co zrobił pan Zełenski, co zrobił parlament ukraiński, ja tego nie oceniam, ale wiem jedno, robili wszystko, żeby zostawić sobie siłę sprawczą w postaci mężczyzn, którzy pójdą i będą walczyli o ojczyznę. Nie wszyscy tam walczą, ale robili to w dobrze pojętym interesie Ukrainy, bo chcieli, żeby państwo było niezależne i żeby w wojnie się obroniło. Więc tak trzeba patrzeć. Nie wejdę w to, czy to jest dyskryminacja mężczyzn, czy nie, bo wojna zmienia wszystko, proszę pana. To jest tak, że wojna jest czymś, co zmienia całkowicie sytuację. To znaczy, jak spadają rakiety na domy, na drogi, spadają rakiety, które blisko mogą zabić naszą bliską osobę, to wtedy nikt nie myśli o wieku emerytalnym, o pracy, o tym, czy mamy samochód, tylko myśli o tym, czy na mój blok, na mój dom, na moje mieszkanie spadnie rakieta. Ja z natury jestem pacyfistą, bo jestem człowiekiem lewicy, ale byłem i patrzyłem, co się dzieje na Ukrainie. Jak widzę, jaka tam dochodzi do tragedii i jak ci ludzie z wielkim poświęceniem walczą na granicach. Jedni chcieli, a drudzy zostali wcieleni do armii, ale walczą o swoje rodziny, to chciałbym, żeby w Polsce to się nigdy nie przydarzyło. I to nie jest tak, że to jest dyskryminacja. To jest też myślenie o państwie, o jego granicach, o jego niezależności, o tym, żeby nikt w Polsce nie pisał prawa, bo zapytał pan mnie o to, czy Lewica ma na to pomysł. Ja chciałbym, żeby Lewica w Polsce zawsze z innymi partiami pisała prawo. Nie chciałbym, żeby ktoś w Polsce się pojawił prawo, kto za polskie partie, a innymi kolorami, innego tuszu będzie pisał prawo. To jest dla mnie najważniejsze jako dla polityka i chciałbym, żeby tak o Polsce myśleć. To znaczy w obronie ojczyzny zrobiłbym wszystko, bo to jest nasza wspólna ojczyzna. Zebralibyśmy teraz dwa pytania. Proszę bardzo. Dzień dobry, Ola z Warszawy. Już wiem. Tak. Ja chciałam wrócić do tematu seniorów, bo to jest moja ulubiona grupa społeczna. Słuchajcie, to jest czwarte pytanie o seniorów. Tak. Kiedy rozmawiamy w młodym pokoleniu, to mnie mega cieszy. Tak, i uważam, że ochrona seniorów powinna być priorytetem państwa, ale niestety bardzo duża grupa seniorów żyje nie nawet w ubóstwie, tylko po prostu w skrajnych warunkach, w mieszkaniach przyżartych pleśnią, bez sprzętu AGD, bez możliwości zjedzenia ciepłego posiłku dziennie nawet. No i niestety są to koszta, które dodatkowe 500 zł miesięcznie albo wdowia renta nie pokryją, nie mówiąc już o tym, że większość seniorów nie zamówi sobie ekipy remontowej i nie pojedzie po pralkę do sklepu. Więc moje pytanie brzmi, czy są jakieś plany albo chociaż pomysły na systemowe rozwiązania, które dadzą realną pomoc i realne podwyższenie warunków życia, a nie macie trochę pieniędzy i poradźcie sobie. Ale o tych pieniądzach najczęściej się mówi. Dwa pytania były w tej sprawie? Tylko dwa. W tej sprawie, tak? Też seniorzy? Nie. Słuchajcie, to... Dobra, niech będą dwa pytania, bo tu Ola powiedziała o ważnej sprawie, więc... Dzień dobry, panie przewodniczący. Ja mam pytanie, bo mówił pan tutaj o współpracy na opozycji oraz o zacieśnieniu tej współpracy między partiami w tych partiach demokratycznych. I moje pytanie dotyczy pana koleżanki klubowej, posłanki Żukowskiej, jej zachowania w niektórych sytuacjach oraz sprawach, które dzieją się na opozycji. Ostatnio byłem świadkiem sytuacji na Twitterze, gdzie zablokowała koleżankę z klubu. Już nie jestem w stanie... Już odblokowała. A, już odblokowała. Emocje. Ale czy te słowa, które pan mówił o tej współpracy i o tym wszystkim, o tym zaciśnienia tych na więzi, że tak powiem, ponad partyjnymi podziałami, to czy to nie jest... To, co pani robi, pani Żukowska, czy to nie jest w pewnym sensie wypaczenie tego, co pan przed chwilą właśnie nam mówił? Za chwilę o tym odpowiem. Będą jeszcze pytania, słuchajcie, bo jak nie, to będzie dobra puenta, co tutaj kolega zadał pytanie. Będą jeszcze? Jeszcze są, jeszcze trochę. Jeszcze dobra. Tak? To nie, to zróbmy te dwa, bo nie dam rady. Dobrze. Tak, to sprawy emerytalnej. Niestety na pieniądzach się wszystko zaczyna, czyli nie da się opowiedzieć o tym, że bez pieniędzy da się to zrobić. Dlatego powiedziałem o waloryzacji systemowej, bo pytałaś o waloryzację, nie pytałaś o systemowe rozwiązania. Więc waloryzacja jest właśnie systemowym rozwiązaniem. Nie chodzi o to, żeby dwa razy w roku do garnuszka włożyć po 1000 zł, bo dwa razy w roku do garnuszka 1000 zł to jest darowizna, a mówiłem o systemowym rozwiązaniu, które można zaplanować, rozplanować i dobrze nim zarządzać, bo 500 zł jest więcej niż 0 zł, więc pierwszy pieniądz. Po drugie, powiedziałem o geriatrach, czyli o opiece zdrowotnej, która jest bardzo ważna, czyli o elemencie, którego brakuje i dostępności do lekarza. Po trzecie, renta wdowia, o której powiedziałaś, ja też wspomniałem, i zasiłek, który jest oczywiście określany jako coś, co po śmierci się dostaje, ale jednak dla rodziny jest ważne. Do tego dokładamy leki za 5 zł. To znaczy,
Seniorzy, ale i inne grupy powinny mieć możliwość kupowania leków tanio, a one dzisiaj stanowią często wybór, czy kupić jedzenie, zapłacić rachunek za prąd czy gaz, czy kupić leki. Więc żeby godnie żyć, te leki dla seniorów za 5 zł, to uważamy, że to jest taki program godnościowy. No i ten program godnościowy musi też być obsiany ewentualnymi rzeczami, które będą działy się w sferze społeczno-kulturowej, takiej, która też seniora wyciąga z domu, daje mu poczucie godności, godności życia, uniwersytety trzeciego wieku, włączanie w politykę społeczną i która będzie też polityką opiekuńczą państwa. Wtedy całkowicie inaczej będzie to wyglądało. Czy da się to wszystko zrobić od razu? Nie da się. Znaczy opowieść o tym, że ja tutaj powiem, że za rok będą emerytury o 100% wyższe, 50% wyższe, nie da się. Słuchaj Ola, to jest po prostu niemożliwe. To trzeba robić systemowo, krok po kroku, ale jak zaczniemy od waloryzacji, tak jak Lewica proponuje, 20%, no to czegoś zaczynamy. Jak nie zaczniemy od niczego, no to będziemy w tym samym miejscu, się nie przesuniemy. Odpowiedź na pytanie dotyczące emocji ludzi, bo tak to traktuję. Emocje ludzi będą. Oczywiście, że na Twitterze, w Facebooku, na wszystkim, co gdzieś się pojawia w ramach emocjonalnego, że ktoś coś napisał, coś powiedział, one się pojawiają. Ale mogę ci powiedzieć to, co jest najważniejszą gwarancją. Słowa będą w polityce padały różne, bo jesteśmy różnymi ludźmi. Ja jestem inny, Ania Żółkowska, którą szanuję, jest inna, Wanda jest inna, ty jesteś inny, wy jesteście inni, jesteśmy różni. Czarzasty od Tuska też jest różny, gwarantuję wam. No i co z tego? No jesteśmy różni. Ale najważniejsze jest to, czy w chwili próby, w sytuacji kryzysowej razem potrzebujemy, możemy, umiemy zagłosować. No i gwarantuję ci, że posłowie klubu parlamentarnego Lewicy, jak przyjdzie do głosowania, bo się pokłócimy na sali, no i się pokłócimy. No i coś sobie niemiłego powiemy? Czy to się będzie zdarzało? Mogę ci powiedzieć rozczarowująco, będzie się zdarzało. Ale czy potrafimy zapanować nad emocjami? Kiedy na przykład będzie powoływany rząd, kiedy będziemy wskazywali kierunki główne rządzenia, to Lewica i pani Ania Żółkowska, która wielokrotnie to udowodniła w głosowaniach, zawsze głosuje tak jak klub. Znaczy wspólnie pokazujemy, że umiemy to robić. Muszę ci zresztą powiedzieć, że to właśnie Anka Żółkowska uzgadniała między innymi z Borysem Budką tą ustawę dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. I pomimo tego, że na Lewicy były wielkie, Wanda świadkiem, problemy, żeby tego nie uzgodnić, to ona jak lew, dzięki temu, że ma taki charakter, uzgodniła tą ustawę i my zagłosowaliśmy wspólnie. Więc czy będą emocje? Tak. Czy ktoś kogoś zablokuje? Tak. Czy na koniec będziemy wspólnie i dobrze rządzili lepiej niż PiS? Tak. I kolejne pytanie. Panie pośle, mam na imię Wojtek, mam 17 lat. Dzień Ile? 17. Myślałem 15. 17. Najłatwo policzyć, że PiS rządzi przez pół mojego życia, prawie. To nie wiem, czy współczuć, ale może już... Ale już tak współczuć. Ale tylko w tej połowie, już dalej nie będzie rządził. No i właśnie a propos tego, bo mówił pan o tym, że przyjaźni się pan z panem przewodniczącym Budką i na przykład o właśnie wspólnych elementach opozycji. I chciałem zapytać, czy będzie wspólna lista? A jeżeli nie, to dlaczego? Bo osobiście chciałbym w Polsce zostać. Ja pana tu mogę przytrzymać, bo to, żeby pan nie uciekł. Dziękuję. No a po prostu nie widzę się w Polsce, jeżeli PiS będzie rządził trzecią kadencję. I po prostu jakby chciałbym zapytać, co z tym będzie? Czy będzie wspólna lista, a jeśli nie, to czemu? Słuchaj, bo to jest coś, co ja jako młody Polak chciałbym od was, jako posłów. Ja ci bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo, bardzo mocno ci dziękuję. I moi drodzy, wiecie, dlaczego ja mu tak dziękuję za to pytanie? Za to, że takie osoby jak ty jesteś dla mnie inspiracją, żeby zmienić coś w Polsce. To znaczy, żeby Polska nie musiała pozbywać się swoich ludzi, którzy kształcą się w Polsce, a później uciekają za granicę. Jesteś inspiracją dla całej klasy też politycznej i nie wstydź się tego, dlatego że te słowa, które ty tutaj mówisz, później docierają do nas w parlamencie. Chciałbym wspólnej listy, mówię to jako wam człowiek lewicy, chciałbym zawalczyć o te 276 mandatów. Czy to jest możliwe? Według mnie nie, bo partnerzy mówią, że to się nie wydarzy. Czy to oznacza, że powinniśmy się zamknąć w jakimś, no nie wiem, lochu i krzyczeć, to się nie udało? Nie. Według mnie jest następny plan, kolejny krok. To jest wspólny pakt rządzenia. Pokazać, że będziemy mieli na 100 dni, na rok, pierwsze ustawy, podpisujemy to, nie rozejdziemy się w wyborach, razem rządzimy. Pakt rządzenia jest według mnie receptą na to, żeby doprowadzić do mobilizacji. Bo dzisiaj na opozycji to, co jest najważniejsze, to, że mamy dużą demobilizację, bo ludzie się zastanawiają, czy z tym PiS-em wygrają, czy nie wygrają, czy będą oni umieli rządzić, czy się nie pokłócą. Nieraz już wam dzisiaj powiedziałem, Lewica nigdy nie szukała wroga na opozycji. Zawsze chcemy tam mieć przyjaciół, ale wiemy, że jesteśmy różni. Różni, ale nie oznacza, że nie potrafimy razem zmienić Polski. Możemy podpisać takie dokumenty, możemy to zrobić i namawiamy do tego, żeby wszystkie partie opozycyjne
podpisały jasną deklarację. Po wyborach rządzimy, nikt się na nikogo nie obraża, nie ma wroga i nikt nikogo mu nie mówi, że będzie gdzieś pod progiem wyborczym. Walczymy o swoje. Swoje to znaczy rządy, bo uważam, że my oprócz PiS-u musimy też mówić, że dla zagrożenia polskiej demokracji jest Konfederacja. I mówię to dlatego, bo ja po prostu tak czuję. To znaczy, my przez lata nauczyliśmy się, że jak dopóki ktoś nie rządzi, to go nie rozliczamy. Ze słów, z gestów, z tego, jakie ma utajone myśli. I nie rozliczamy go dlatego, bo przecież jeszcze nie rządził, jest nowy. No z Konfederacją jest tak, że ona nie rządziła, ale wiemy, co myśli. A skoro wiemy, co myśli, nie powinniśmy to powtarzać. Bo rząd PiS-u z Konfederacją, mój drogi, może być gorszy niż rząd samego PiS-u. Dlatego, że będziemy mieli rząd, który będzie chciał wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej i nie będzie o tym mówił, ale będzie to robił. Których homoseksualistów będzie zamykał w więzieniu, bo przecież mówił to ich lider. Który będzie mówił, że Polskę trzeba odżydzić. Bo jeżeli mówi, że nie ma w Polsce miejsca dla Żydów, to ich odżydzamy. To znaczy... faszystowskie poglądy, które mieszczą się w tak naprawdę krainie tego, że człowiek, kto normalnie myśli, powinien powiedzieć, przecież jest niemożliwe w 23 roku, 21 roku. To jest homofobia do kwadratu, to jest zamykanie się na Unię, to jest po prostu demolowanie Polski. Więc w takich sprawach powinniśmy też fundamentalnie się zgadzać. I myślę, że tu opozycja też jest jasna. Mamy cel. Ten cel to nie dopuścić PiS-u do odnowienia władzy i do powstania nowej koalicji, PiS-u z Konfederacją. I od tego jest opozycja, żeby pokazała, że od prawa do lewa, od myśli liberalnej po socjaldemokratyczną, od socjalnej po zieloną, od rolnika po mieszkańca metropolii, od kogoś, kto ma lat 18, po lat kogoś, kto ma 88, po dzieci i młodzież, wszyscy razem. Mówimy nie dla Polski, która będzie brunatna. Ja na Polskę brunatną w wydaniu Kaczyńskim-Mencen się nie zgadzam. Brunatna Polska to Polska, której będziemy się wstydzili i z której na pewno będziemy uciekali. Więc wyzwanie do opozycji to nie dopuścić do tego, żeby Polska po wyborach 2023 roku była brunatna, gdzie kolor brunatny to będą wspólne dłonie podane sobie na konferencji koalicyjnej Mencena i Kaczyńskiego. I teraz dwa pytania tutaj. Szanowny panie pośle, przewodniczący, mam takie pytanie. Przewodniczącym się bywa. To tak w polityce normalne nawet. O, pytanie posłem się jest... bywa jeszcze rzadziej. Pytanie moje jest takie, bo edukacja stanowi bardzo dużą część naszego życia. I nauczyciele też dużą rolę w tym pełnią. Mój nauczyciel po bardzo dużej ilości kierunków, bo teraz będzie kończył piąty kierunek psychologię, zarabia 4300 na rękę. To jest... na uczelni wyższej czy w szkole wyższej? W liceum. W liceum, dobra. W liceum, 4300 na rękę. Edukacja jest przestarzała, nie ma żadnych przedmiotów, tak jak w Finlandii, które uczą budżetu ani nic. A to jest bardzo ważna część naszego życia. Czemu nie uczymy się nic przydatnego, takiego, co przyda nam się do życia, jakiegoś wypełnienia PIT-u, ani nic z tych rzeczy. Bo to są bardzo ważne rzeczy. I tu do pana pytanie jest takie, co Lewica planuje zrobić ze szkolnictwem jako całością? Planuje przede wszystkim dokonać zmian i reformy tego, jak ma wyglądać program nauczania. My uważamy, że trzeba wprowadzić lekcje cyberbezpieczeństwa. Po pierwsze, o tym już wspominałem. Po drugie, przedsiębiorczości. Po trzecie, uważamy, że powinniśmy zastąpić religię większą ilością języka, w tym chyba największą języka angielskiego. Po czwarte, uważamy, że powinniśmy prowadzić konsultacje programu z rodzicami i powinny się one odbywać co roku. Po trzecie, jesteśmy przeciwnikiem demolowania polskiej szkoły, to znaczy dokonywania znowu korekty, odwracania gimnazjów do liceum i wracania, bo zmiana takiego systemu co parę lat się źle kończy zawsze. Zawsze się odbija. Po szóste, chcemy wprowadzić więcej szkolnictwa zawodowego, bo uważamy, że oprócz licealnego trzeba wrócić do tego, że potrzeba jest więcej specjalistów i fachowców. Po czwarte, chcemy odejść od testów, bo uważamy, po siódme czy po ósme, że testy dzisiaj szkodzą najbardziej. To znaczy testowanie jest niczym i po dziewiąte, ale łączę to z dziesiątym, nie będzie dobrej szkoły, jak nie będzie dobrej, godnej płacy dla nauczyciela. Jeżeli nauczyciel będzie przychodził do zawodu dlatego, że jest najgorszy, bo nie znajduje innej pracy, to nigdy nie będzie wyższego nauczania. Musimy znaleźć nauczycieli, którzy będą przychodzili do pasją do swojego zawodu i godnie będą zarabiali. I rolą państwa jest to, żeby podnieść pensje nauczycielek i nauczycieli. Jeżeli tego nie zrobimy, to nigdy nie podniesiemy poziomu edukacji. Więc zacząłbym od tego, odwracając tą drabinkę do góry, bo twoje pytanie było skierowane na to, jak ma wyglądać program nauczania.
nauczyciel ma godnie zarabiać. Co to znaczy? Że musimy widzieć w tym rolę też samorządów. Samorządów, w których dzisiaj niestety największe wydatki są właśnie oświatowo-budżetowo-edukacyjne. Jeżeli ich nie odciążymy, jeżeli państwo nie weźmie na siebie też odpowiedzialności, chociażby za płacę nauczycieli, to będziemy mieli zawsze z tym problem, bo to będzie traktowane po macoszemu. Jesteśmy zwolennikiem głębokich reform, między innymi dlatego nasza posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w tamtym tygodniu razem z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego składała projekt ustawy, który ma zapewnić wyższe płace nauczycielom. Robimy takie rzeczy, ale dopóki PiS będzie rządził, tego nie zrobimy. Oni opowiadają o wyższych wynagrodzeniach, ale o tym, jakie są paski wynagrodzeń, powiedziałem wam jeszcze, jak zabierałem głos na początku. Pasek nauczyciela i jego wynagrodzenie jest podstawą tego, żeby uczeń miał dobrą, wykształconą i mądrze organizującą się osobę po drugiej stronie i sam przychodził do szkoły z chęcią, że z tej szkoły wynosi i wiedzę, ale jednocześnie ma świadomość, że ta wiedza będzie dobrze wykorzystana w życiu. Dzień dobry, panie przewodniczący. Z tej strony Jakub z Dąbrowy Górniczej. Mam takie pytanko dotyczące bardziej pana opinii na temat gospodarki leśnej naszego kraju. Bo w Dąbrowie mamy teraz bardzo żywy przykład tego, jak obecny rząd traktuje nasze lasy, czyli no bardzo ważny element, no bo poza tlenem, który jest... No, wydaje mi się najważniejszy na tak zindustrializowanym obszarze jak Zagłębie Dąbrowskie, mamy jeszcze aspekt społeczny i obecnie w Dąbrowie Górniczej, właśnie skąd przyjechałem tutaj tak po sąsiedzku, odbywa się wycinka lasu na Bukowej Górze i problem jest taki, że tam od 30 lat toczy się dyskusja o utworzeniu rezerwatu przyrody na tym obszarze. Jest to obszar, gdzie bardzo duża część mieszkańców i mieszkanek miasta wypoczywa po tygodniu pracy, biega, uprawia sport, chodzi na spacery. No ale teraz lasy państwowe arbitralnie, bez żadnej konsultacji społecznej, bez żadnej możliwości wyrażenia tak naprawdę swojej opinii przez społeczność lokalną, rozpoczęło wycinkę, którą nazywa trzebieżą późną pozytywną. No, trzebież późna pozytywna jest zjawiskiem raczej pożądanym, ale ta wycinka nie wygląda jak trzebież późna pozytywna, ponieważ drewno jest tam wycinane masowo, by stare buki, które są bardzo zdrowe, są wycinane i sprzedawane w niedalekim Zawierciu w celach czysto majątkowych. Dlatego mam pytanie, co pan o tym sądzi i jaką pan by prowadził politykę leśną, gdyby miał pan na to wpływ? Dziękuję. W jednym słowie, politykę leśną prowadziłbym oszczędną, to znaczy mniej bym wycinał i bardziej starałbym się to robić w taki sposób, że nie mielibyśmy problemu z wycinaniem drzew albo próbą opowiadania nam o tym, że to jest potrzebne, bo to na tym się zarabia. Nie wiem, czy wiecie, jaka patologia jest w lasach państwowych. Słyszeliście pewnie ich ostatnią konferencję, że zapomnieli, że puszcze mają. No ale rozumiem, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości może się zdarzyć nawet to, że w lasach państwowych nie wiedzą, jakie mają puszcze. Ale problem nie tylko tego, co powiedziałeś, czyli wycinki gospodarowania lasami, ale przede wszystkim zielonej energii, zielonego państwa, odnawialnych źródeł energii jest w Polsce bardzo duży. Prawo i Sprawiedliwość przez lata odpowiadało, że będzie inwestowało w ochronę środowiska. Tak inwestuje, że w Polsce na przykład w miksie energetycznym, a to oznacza, że każdy z was płaci w waszym rachunku za to, jest jeden z najmniejszych udziałów OZE w Europie. My na przykład nie inwestujemy w zieloną energię z wiatru, bo mówimy, że nie można budować, bo tutaj trzeba najpierw 1000 metrów, teraz 700 metrów, gdzie w Europie po kilka tysięcy elektrowni już stanęło. My nie rozmawiamy o tym, jak wykorzystywać potencjał lasów, to znaczy jak powinny wyglądać systemowe nasadzenia. W lasach państwowych taka dyskusja się nie toczy, więc perspektywa budowania odpowiedzialnego państwa to jest perspektywa budowania państwa, które nie godzi się na kompromisy. Ja na przykład nie godziłem się, jak politycy PiS-u jeszcze w pierwszej kadencji mówili o tym, że trzeba wycinać puszcze, bo są korniki. No tylko, że badań nie przedstawiali, a kary z Unii Europejskiej płacili. To jest głupie państwo. Głupie państwo, które pozwala głupiej władzy na decyzje, które będą kosztowały nas tysiące wyrzeczeń różnego rodzaju. Bo przecież lasy to jest płuco. Płuco i Polski, i Europy, i świata. I te lasy powinny być oszczędzane i te lasy powinny być dobrze zarządzane. Dzisiaj nie są dobrze zarządzane, bo jest to przystawka dla Prawa i Sprawiedliwości, dla ludzi, którzy wyciągają stamtąd kasę. Chciałbym, żeby było inaczej. I znowu, dopóki PiS będzie rządził, tak nie będzie. To było chyba ostatnie pytanie. Więc moi drodzy, w podsumowaniu mogę powiedzieć tak. Kochani, wiele było tutaj pytań. W niektórych rzeczach się możemy różnić. Mamy różne poglądy, ale mamy wspólny cel. Wspólny cel to koniec rządów PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości Kaczyńskiego. Wyprowadźmy ich z parlamentu w takim poczuciu, że przegrali.
nie jednym głosem, nie pięcioma głosami, ale mocno przegrali, że będą musieli zbierać tą swoją partię i nikt jej nie podniesie z ziemi, na której opozycyjne postulaty i deklaracje ją będą czołgały. Ja mam w tej sprawie mocne zdanie. Dopóki będzie w Polsce PiS, dopóki my wszyscy będziemy mieli i dusili będziemy się w oparach często absurdu. Jeżeli PiS z parlamentu wyprowadzimy i nie damy im wygrać, to nie dość, że będzie spokojnie i społecznie normalnie, to do tej jeszcze mieszanki dorzucimy dużo świeżego powietrza, bo Polsce go brakuje, bo dzisiaj brakuje takiego myślenia pozytywnego o tym, że Europa to przyjaciele, że w klasie, w szkole, w pracy są przyjaciele, że generalnie nie trzeba wszędzie szukać wroga, że nikt nie musi się obawiać, że jego telefon jest podsłuchiwany, że nikomu nikt nie wchodzi na Messengera i zagląda, kto z kim chodzi do łóżka, że nie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Polsce każdej grupy społecznej, która nam się nie podoba, że nie szczujemy na nauczycieli, na lekarzy, że nie mówimy, że oni są wszystkimi wrogami. Wróg jest jeden. Nazywa się Jarosław Kaczyński. Obalimy Kaczyńskiego, obronimy Polskę. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, Krzysztof Gawkowski. Informacyjnie. Teraz mamy obiad, także zapraszamy Was, żebyście tam przeszli. O godzinie 15:30 rozpoczynamy warsztaty.